Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić opinię do projektu uchwały, do uchwały Senatu w sprawie ustawy o odpadach, druk nr 974 oraz sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, druk nr 982. W dniu 13 grudnia Senat podjął uchwałę wprowadzającą 31 poprawek do ustawy o odpadach. Klub Solidarnej Polski po analizie poprawek w Senatu postanowił poprawki Senatu przyjąć, za wyjątkiem poprawek 7, 9, 20 i 23, które to budzą kontrowersje. Przy głosowaniu tych poprawek klub wstrzyma się od głosu. Natomiast wyjątkiem jest również, przepraszam, w pozostałym zakresie klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji, za wyjątkiem poprawki 26, w której to która to umożliwia gminom wprowadzenie bardziej elastycznych zasad stawek opłat za odprowadzanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tu argumentacja komisji nie przekonuje klubu. Uważamy, że poprawkę tę należy również przyjąć. Dziękuję bardzo.